Siemanko, jestem Ludzek, to jest GTA Online i zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Będę grał z ludzkami w jakieś nowe tryby, prawdopodobnie. I będę what the fuck. I będę trochę lamił, bo jeszcze w to nie grałem. Co to jest? Ale jakie maski. Straszne. Jest event halloweenowy. Wypadałoby sprawdzić ten event. Co tu się dzieje w GTA? Jest nowy motocykl, tani inaczej, ale o nim powiem później. Teraz spróbujmy się tutaj trochę pobić. Zobaczymy zaraz, co tu się stanie. Wziąłem świetną maskę. Jestem oprawcą. Prawdopodobnie będę musiał kogoś zabić. No jak to w GTA? Zobaczymy, jak pójdzie. Trzymajcie kciuki. Okej, jestem w jakimś kiblu toalecie. Wow, wystraszyłem się. Ale okej, mam latarkę. Nie mam. Okej, mam latarkę. Widziałem, że ktoś tam świecił, wiecie? Zanim ja zaświeciłem, oh man. To lustro jest dziwne. What the fuck? Co? Ja nawet nie wiedziałem, o co chodzi. No to fajnie, że mnie znaleźli. Ja się... Co? Nie, tu chodzi o to, że jeden jest oprawcą, a drudzy muszą ich wszystko szybko zabić, no nie? Tak. Jeden ma tylko broń, oni mają broń i mogą mnie tylko bić. Ale ja nawet nie wiedziałem, gdzie ja jestem. Zniknęło mi światło i co? No i biedny byłem. No i... No może jeszcze raz będę oprawcą. Dwie rundy są niby, nie? Zaraz. Zaraz tu pociśniemy. Chyba, że ja teraz nie będę... Chyba nie jestem teraz oprawcą. No nie, no bo mam nożyk. I jestem jakimś wilkołakiem. Mam tylko lampkę. Nie, to nie jest nożyk, to jest lampka. No. Kurde. Teraz trzeba tu tak łazić, żeby chyba nie było mnie słychać. No ale oni wiedzą, bo oni już to grali. To oni wiedzą, gdzie tu mógł być ziomek, no nie? Którego trzeba zabić. A ja nie wiedziałem o tym. To chyba nie jest najlepszy pomysł. O, słyszałem strzały. Chyba nie jest najlepszy pomysł tak być sobie na środku. Tak, oczywiście, oni sobie tutaj kokszą już, bo wcześniej grali, a ja co? Co? Już koniec? Wygrałem. Nie, ktoś zabił chyba oprawcę. Ponoć bardzo dużo zarabia się na tych trybach. W pół godziny można i nawet 120 tysięcy zdobyć. To jest lista gier, więc parę tych nowych trybów tutaj jest. Chociaż ten... No robiliśmy już coś podobnego kiedyś, nie? Okej, zabił 3, ale ktoś go też stuknął. Lecimy dalej. Może następny będzie ciekawszy. Albo to będzie w rzeźni, tak jak ten starszy tryb. Ja już nie pamiętam, w której aktualizacji był ten adwersarz, że mieliśmy w rzeźni takie zabijanie bez świateł. Okej, ja jestem teraz w bestiach, więc będę mógł wysoko skakać, prawdopodobnie. Bestie mogą robić kilka różnych ciekawych rzeczy. Wysoko skakać, coś tam jeszcze machać mocno, zabijać kogoś. Ale oni będą mnie też wszyscy chyba atakować, no nie? Zaraz zobaczymy. Tak, jak się naciśnie dwa razy spację, czy przytrzyma spację, to się jakoś wysoko skakało. Ja tych adwersarzy dawno nie robiłem. Okej, i uwaga. Mamy jakieś bronie? Tak, i mogę też szybko biegać. A ciśnij. O właśnie, tak. I to zabiera trochę zdrowia. Zabiera trochę zdrowia, jak tak wysoko skaczemy. No i można się tu jakoś bić. Zaraz zobaczymy. Śmieszne to jest. Trzeba tu zebrać te wszystkie punkty i nie dać się zabić, rzecz jasna. Wow! Poważna sprawa. No dobra, spróbujmy. Fajne jest to skakanie. Wow! Bestio, nie tak wysoko. Okej. Strzelają kogoś tam.
Ja się na razie trzymam, bo widzi mnie, jest migono, mnie ciska, orzesz ty w mordę. Ta bestia jest naprawdę wytrzymała, może nie jedną rundę wytrzymać z minigana. Mimo to trzeba uważać na skoki, bo one też zabierają zdrowie, prawda? Dlatego warto się tu w zdrowie zaopatrzyć. Mamy gościa, okej, okay, zabity, pięknie. Chyba jeden cios wystarczy, aby położyć kogoś. Tam widziałem zdrowie. Tam na górze coś mamy. Wow, ale się fajnie odbiłem. Spoko. I mogę z bardzo wysoka też spaść, nie zabiera mi to zdrowia. Okej, okay. Zagrajcie sobie w ten tryb, bo jest fajny. Kiedyś to już było, no nie? Z tymi bestiami. Dobra, zobaczymy. O kurde. Zobaczymy, czy zdrowie na mnie działa. Pyk. Ekstra. Haha. Udało się go zabić jednym ciosem. Świetnie. Tak, zdrowie na mnie działa. Uzupełniłem sobie trochę. I został chyba tylko jeden punkt do zrobienia. Gdzieś tutaj jest. Niżej? W środku. Aha, dobra. Jest tam w środku. W taśmociągach. No i załatwiliśmy to. Bestie są naprawdę mega mocne. No ale teraz ja jestem oprawcą i muszę zniszczyć bestie. Tu chyba nie wszyscy będą mieli minigany. Jakieś wybuchowe bronie może będą? Zaraz zobaczymy. Przydałoby się coś konkretnego. Te bestie, widzicie, są bardzo trudne do zniszczenia. Okej, mam wyrzutnię rakiet. Minigana nie mam. Rakietnicę mam. Spoko. Spróbujemy. Skąd oni będą szli? Chyba gdzieś tutaj szli, no nie? Jakoś tak było. Z rakiety ciężko będzie ich trafić, myślę. Tam coś widziałem. Tak, tak, biegną. Gdzie on jest? Tutaj. Woohoo! Oberwał trochę. So nice. Zabiłem go? Wstawaj, 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 wstawaj! Och, kurczę. Uciekł mi. No jak mnie bestia tu dorwie, to będzie po mnie. Nie mogę się tak za bardzo wychylać, ale raz trafiłem bestię z rakietnicy i bestia padła. I wtedy można byłoby ją właśnie w nią cisnąć, no nie? Z minigana, ze wszystkiego. Chyba jak bestia skacze, to jest widoczna na mapce. Najlepiej chyba będzie trzymać się dwójkami. Tam coś biegnie. Nie, tak go będzie ciężko trafić, a została mi tylko jedna rakieta. Więc lepiej wykorzystać ją na taką podbramkową sytuację. Wtedy da się powalić bestię i rozwalić ją. Tu mam jednego miniganowca. O-oh. Mamy problem. Muszę trzymać się z tym ziomkiem tutaj. Może uda nam się jedną bestię powstrzymać. Okej, okay, ktoś tam z góry atakuje. To się da załatwić, moi drodzy, na pewno. Jest z tyłu, 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 tyłu. Ciężko. Z takiej odległości będzie go trafić. No ja jestem tu ważnym zawodnikiem, nie mogę tej rakiety stracić. Bo jak ją stracę, to będzie słabo. Okej, okay, tutaj mamy dwóch, ale nie mogę w nich, kurczę, strzelić. Myślę, że można by było pocisnąć ze snajperki, ale to trzeba mieć takiego aima, że szok. Ciężko ich tak trafić. Bo się bardzo skubańce szybko ruszają. O, tutaj coś mamy. Można robić uniki. Właśnie się tak turlając. Wtedy oni nie mogą nas... Ach, za późno. Wtedy oni nie mogą nas trafić. Także pamiętajcie, jak się zamachuje na nas bestia, to wystarczy się przeturlać i po bestii. Znaczy, no, nie trafi nas. Dobra. I teraz mamy następną. O-o. No chodź tu, bestio. Bierzemy shotguns. No, gdzieś tam skacze. Gdzieś tam poszła bestia. O kurde, ja mam tutaj termowizję. Shit. Może będę ich widział, jak myślicie? Gdzie to jest? Co? Zabito go! Kurde, udało się wygrać, no ale widać było, że chciał wszystkich rozwalić zamiast zaliczać punkty.
No ale to też ciężko się obronić, jak nie wiadomo, gdzie te punkty są. I zobaczcie, za jedną akcję dostałem 30 tysięcy dolarów. To jest sporo. No i dobrze, tutaj bawimy się w łowców i, jak oni są tutaj nazwani, kurierów. Łowców i kurierów się bawimy. A, no to jest nazwane też inaczej. Myśliwi i uciekinierzy. Okej, okay. Ja jestem uciekinierem, ale mam dużo uzbrojenia jakiegoś różnego, a łowcy mają tylko shotguny i gonią nas na motocyklach. Z tym, że oni mają nieskończoną ilość żyć, a my mamy tylko jedno życie, ale za to ciekawsze bronie. Zaraz zobaczymy. No i lecimy. Tylko tak, jakie mam bronie? Zaraz zobaczymy. Jeszcze nie mogę sprawdzić. Muszę dojść do pewnej strefy i wystarczy, że jedna osoba tylko dojdzie do tej strefy i będzie pozamiatane. Prawdopodobnie oni widzą nas na mapce, a my ich nie bardzo. Warto by było sobie też ich rozwalać z daleka. No i rzecz jasna trzymać się w kupie. Tak więc próbujemy tu i prawdopodobnie tu dojdzie do pierwszego startu. O kurde, o kurde, o kurde. Och! Co tu jeszcze gdzieś tutaj pojechał? Dobra, grzejemy dalej. Tu? Nie, tu, dobra. Holy shit, holy shit, holy shit! Woo! Nieźle! Co tam jeszcze? Nie no, musimy trzymać się razem, bo jak się rozdzielimy, to będzie po nas. Dobra, mamy trzy rakietnice. O kurde, tyły, 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 tyły. Wow! O kurde. Nie, przeładowanie, uciekaj, 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 uciekaj. Na moje szczęście z motocykla ciężko się strzela. O kurde, jeszcze... O kurde! Nie! O kurde, już miałem rakietnicę! Już tylko odwrócić się i ich wszystkich strzelić w jednym miejscu. What? A i oni mieli... Oni mieli za łatwo, no. Ukończyliśmy sobie tą listę i dostałem... Kurczę, no. Dostałem jakieś 52 tysiące dolarów za wszystko. No chyba, jeśli bym ukończył na wyższej pozycji w generalce, no to chyba bym dostał tej kasy więcej, nie wiem. Ale tutaj w internecie jest jeszcze jedna rzecz do sprawdzenia. Jest to nowy motocykl, który wygląda tak. No jak dla mnie, nie zachęca. Z tego co widziałem, żadnych nowych pojazdów nie ma poza tym. No i kosztuje, zobaczcie, no kurde. 1 995 000 dolarów. Prawie 2 miliony, no jakby nie patrzeć. 2 miliony za motocykl. Czy on naprawdę jest jakiś taki dobry albo coś? Zresztą, chyba są jakieś nowe opcje tuningowe dla motocykli. Zaraz to sprawdzimy. Do naszego Hortexa też możemy sobie zamontować czaszkę. Ale tutaj... No to mieliśmy już wcześniej, no nie? Możemy sobie zamontować i mieć coś podobnego do tego, co mamy w tym motocyklu za 2 miliony, kurde. Też może straszyć, jak się odpowiednio zrobi. Właściwie te maski to są bardziej takie Transformersów, ja bym powiedział. To jest ciekawa sprawa. Ktoś z was mi pisał, że jak się... A, zobaczymy to. Ile to? 16 tysięcy starczy mi. Weźmy sobie to. I tu jeszcze właśnie jest... Ramy, co nie, reflektory, to już patrzyliśmy, siedzenia, tu możemy dać takie krótkie, fajny ten Hortex jest. Mi chodzi o silnik, o blok silnika i teraz w kolorze dodatkowy i podświetlany. I teraz zastanawiam się, jak on się tutaj podświetla. Ktoś mówił, że w nocy to widać to podświetlenie, czy raczej taki kolorek śmieszny. Trzeba by było to kiedyś obadać. Tu są jakieś owiewki, ale aha, ulepszenie to jest. I tu są owiewki. Może to się zmienia razem z lakierowaniem, z lakierem jakoś. Mam tutaj lakier dodatkowy, ale chyba nie. O, tego chyba nie kolorowałem nawet. A może kolorowałem? Patrzcie, mamy te światła w kolorze dodatkowym. Możemy dać na czerwono. Będzie pasowało do reszty? Powinno. Tak halloweenowo trochę. Zdecydowanie fajniejsza opcja niż...
O! I trochę blok silnika się też tutaj zmienił. Hej, czemu z jednej strony... Aha, dobrze. Już myślałem, że z jednej strony jest inny kolor, a z drugiej inny. Teraz zobaczymy jeszcze inny kolorek. No ta czerwień tak słabo tu wygląda. Dajmy taką... O, ten czerwony wygląda fajnie. 4000, ale motocykl mam już fajnie zrobiony. Tutaj jeden ze znajomych ma akurat ten nowy motocykl i w grze wygląda on sobie tak. Ma takie śmieszne... Ja myślałem, że to są uszy, a to kierownica. Jeez. Prawdopodobnie ma dużo ciekawych opcji tuningowych. O, mogę się nim przejechać, to się przejadę. Można zaświecić. What the fuck? Skumajcie. Wow. Ponoć mocno driftuje. What, co? Motocykl drifterski dziwnie startuje. Dziękuję, kuźwa, zawsze to samo. No, przy starcie jest dziwny. Może... Zobaczcie na to. Lel, spoko. Ale światła są niezłe. Szkoda, że długich nie mogę włączyć. Z tyłu też się jakoś tutaj świeci. Fajnie to wygląda. Słuchajcie, włączam sobie światła, ale z przodu się nic nie świeci. Ja nie mam światła w moim motocyklu, o co chodzi? Ło! Z przodu włączam długie, włączam krótkie i nic. Dziwna sprawa. Ta maska jest jakoś oszukańcza. Nie świeci się, a powinna. Ech, kurde. Z takich nowych rzeczy to mamy jeszcze zniżki na ulubione przez społeczeństwo, czyli chyba najczęściej kupowane przedmioty w sklepie, ponieważ GTA Online świętuje swoje 3. urodziny. Już w tym momencie, także naprawdę bardzo długo już ta gra się utrzymuje na rynku, można tak powiedzieć. I dalej cieszy, chociaż no jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, już troszeczkę nuży, jak mówiłem o tym, że no jest to jednak stara gra, tak? Co by oni tutaj nie wprowadzili, no to będziemy robić ciągle to samo, nie? Przydałoby się nowe GTA Online, albo może tryb online w Red Dead Redemption 2. No i jeszcze chyba mamy jakieś... Aha! Mamy te zniżki na różne pojazdy, te najczęściej kupowane, również w Legendary Motorsport, Shih Tzu Drag, Hakuchu Drag, RS7B też można taniej kupić, można Proto taniej kupić, o Jezus. W sumie tego bym kupił, ale tylko po to, żeby sprawdzić, jak się nim jeździ, bo nigdy w życiu nim nie jeździłem, ale to nic specjalnego. Taki bajer po prostu. Czy no wiecie, no też fajnie mieć coś unikalnego. Okej, okay, zobaczmy tutaj, jak zniżki wyglądają. Czy mamy tu jakieś zniżki? Z tego co słyszę, to tam trąbią, to pewnie mamy też klaksony halloweenowe. Ale dziwne, bo nie widzę tych samochodów halloweenowych. Były rok temu, je kupiłem i sprzedałem. A nie, są te dwa. Są te dwa z niespodzianki halloweenowej, które zostały dodane rok temu. I chyba jakiś jeszcze nowy tryb został dodany. Zaraz zobaczymy. Akcje, rozegraj. Czy ja wiem, czy coś nowego? To był chyba adwersarz. Teraz mamy podwójną kasę i reputację na... W niektórych misjach oprawcy, chyba tych takich straszniejszych oprawcach, i zgubieni kontra potępieni. Co to jest? To jest jakiś nowy tryb adwersarza. Trzeba by było to sprawdzić. Deathmatch w dzień i w nocy między siłami dobra i zła. Sprawdźmy to. Okej. Okay. Wygląda na to, że będziemy musieli walczyć. Jestem diabłem. Mam tylko maczeten. No i pięści. Wolę maczeten. A, wow. To się przyda. A, no to nie fajnie. Dobra, mamy takie dziwne oświetlenie tutaj na tej mapce.
Powiedziałbym nawet, że bardzo dziwne. Okej, co my tu mamy? Wow, no jasne! Wow, co to było? Jak świniak się darło. Spoko. Chodź tu, świniak, 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 świniak. Wow. Maczeten! Kurde, jakie ostrze mam teraz zaczerwienione od krwi. Wow, tu się coś pali. Holy shit, trzeba uważać. Chyba ja tak podpaliłem. Wow, co jest? No nieźle. Ho ho! Za mną się coś pali, jak ja chodzę, to się pali. O kurde. No teraz my w nocy mamy lepsze bronie, wygląda na to. O kurde. Ej, hardkorowy tryb. Podpalamy tu wszystko dookoła. Ja mam takie shotgunsy ekstra. Nie mają szans. To jak granie na haksach. Wow, ale wyleciał. Dzięki. Mamy następną świnkę. Elo, elo! Kurde, no! Wow! A że tam coś było. Co? Co? Widzieliście to? Strzeliłem mu 5 razy w klaciora i nic. No i fajnie, zabiorą nam bronię. Ekstra. Tu coś jest. Cyk! Ale fajna maczeta na plery. Jest tam na górze jedna świnia, biegniemy do niej. Dwie świnie są. Bierzemy, świniako! Chodź tu, świniok. Ekstra, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, ale pozamiatał. Dobra, tak. Tam coś jest. Gdzie oni tu jeszcze się kryją? Tak, to jest najgorsze, że się nie świecą. No serio? To jest bezużyteczna broń jakaś. Tu trzeba z daleka ich tam cisnąć. Super. Kto wygrał? Jest. Udało się. Fajne to jest. Co? Ej, on mnie wtedy by... On mnie teraz zabił, a ja do niego tak samo strzelałem. No nie. No nie. Nie może być. A ciekawe, teraz ci za mną nie pali nic, no nie? Tak widzę. Co? Skąd? O kurde. Poważnie? 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 Dobra, wypadałoby się gdzieś schować. Zabił mnie ogień, serio, diabła zabił ogień. Czas ucieka, zaraz my będziemy tu mistrzami. Uwaga, cyk. Dobra, gdzie są przeciwnicy, bo ja chcę strzelać, nie? No nie, teraz! Ta broń jest rzeczywiście jakaś dziwna. Ło! Co to za lagi? Co?! To nie było miłe. Wow! Jeeeee! Super! Tam coś jeszcze biega na dole. Gdzie to jest? Ja mam pomysł. Siema! Dobra, koniec naszej broni. Trzeba wyciągnąć maczetę. I do boju! A ja widzę, że tutaj można z daleka nawet ich atakować. To jest dobra taktyka, bo później ta postać się rzuca, no nie, na przeciwników. Jest tam, jest tam, jest tam. O! Chyba, że mają shotguna, no to ciężej jest. Jeden rakietą, drugi z shotgunem. Ale jak mają tą broń szybkostrzelną, to właśnie można się tak machnąć tą maczetą nawet z daleka. I wtedy się zabija. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Gonitwa, gonitwa, gonitwa. C!
Cyk! Nawet shotguna miał i mnie nie trafił. Widzicie? To jest dobra metoda. Coś z tyłu tam mnie strzelało chyba. No, tam było ich dwóch. O kurde. No trudno. Nie udało się. Ale zaraz znowu będzie noc. I znowu przejmiemy kontrolę nad światem. Uwaga, uwaga. Nadchodzi. Nadchodzi noc. Okej, tego nie zabiłem, ale byłem blisko. Osłoniłem mojego ziomala. Nawet dwóch. Ekstra. Tak jest. Po następny. Pięknie. Tyły, 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 tyły. A, nie mogę go obronić. Jej. Coś jeszcze tutaj mamy do zjedzenia? Jest. Co? Poważnie aż tyle złomu przyjął na siebie? Nie! Kurczę, chciałem się... Ach! Chciałem się tak przewrócić, ale nie mogłem przeładować broni. Ja nie wiem, czy tu mamy jakoś mało magazyn... Znowu dzień? Kurczę, coś to szybko ta noc minęła. O kurczę. No dobra. Szukamy tych złodziei, tych świniaków. Się naprawdę drą jak świnie, nie? Co? Myślałem, że zabił naszego ziomala. Ja już go tam chciałem maczetować. O kurde, tutaj dwóch naraz. To nie wiem, ciężko będzie pocisnąć. Trzech naraz! Ole. Co? Nie zdążyłem nawet się zamachnąć. Ale zaraz będzie noc. Zaraz my tutaj damy popalić. Tak, został kwadrans nocy. Nieco ponad. No okej. Okay. Tam coś widziałem. Tutaj jest, tutaj, tutaj. Chowamy się, chowamy się. Nie, no jak ty się... Jak się schowało, że... Że co, że głowa wystawała, to tak się schowało? Wygraliśmy? Przegraliśmy. Ech. No nic, moi drodzy. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że on się podobał. Udało się wygrać tutaj sporo kasy na tych misjach adwersarza. Moim zdaniem powinno się tu cały czas tyle kasy zarabiać. Jest za mało to, co my tu zarabiamy na tych adwersarzach. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.